ta tematy tabu grupa, dzisiaj. Grupka badaczy, która się tym zajmuje, tematy. Ma też problem z tym, żeby publikować te badania, żeby je prowadzić. Żeby różowy trójkąt. Żeby były wspierane. Więc tego typu inicjatywa, czyli że ośrodek Karta decyduje się, żeby opublikować to świadectwo i publikuje je, tak jak pani wspomniała na początku, w serii świadectwa XX wieku, czyli te świadectwa, które wpłynęły na ten wiek i na to, jak my postrzegamy przeszłość i to stulecie, no to jest, myślę, duża, z jednej strony duża odwaga, moje ogromne podziękowania, że tak się wydarzyło. I rzeczywiście jakby myślę, że tak jak pani powiedziała na samym początku, jako czuję się pełnoprawną też współmatką tej książki. Moje podziękowania również jako osoby, która interesuje się tematem Holokaustu, rzecz bezcenna. Heinz Heger, Mężczyźni z różowym trójkątem, ośrodek Karta wydał książkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była dr Joanna Ostrowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Dr Joanna Ostrowska. Dziękuję, gratuluję. Dziękuję. Odsłaniania fragmentów historii. Dziękuję, mam nadzieję, że to naprawdę będzie początek. Anna Wacławik-Orpik, wywiad pogłębiony za tydzień po 20. Zapraszam. Wywiad pogłębiony. Moim pasterzem, a niczego mi nie brak. Także proszę Państwa, dzisiaj o różowym trójkącie. Rzeczywiście, że ciężkie czasy. No nie daj Boże nam żyć, proszę Państwa, w czasie Hitlera. Nie daj Boże nam żyć w czasie Hitlera. Mówią, że co za wariat, ale prawda? Także proszę Państwa, straszne rzeczy, prawda? No. Dzisiaj też nic nie można powiedzieć. Się nie wolno wychylać, bo z kolei ci, co prawdopodobnie w Boga wierzą, no i nie wiem, czy Macherowi, to oni w ogóle w jakiegokolwiek Boga wierzą, ale wiesz, prawosławni, jakbyś gdzieś pojechała do cerkwi, do ludzi prawych, prawosławnych, to raczej nie reagują, ale tutaj ci, co do kościoła katolickiego chodzą, to by normalnie od razu by ci kamień młyński na szyi powiesili, wiesz. Oni się po prostu mszczą, używając siły cielesnej, do czego Jezus nie zachęcał, ba, nawet odwrotnie. Jezus Chrystus powiedział, kto mieczem wojuje, ten od miecza zginie, a oni tutaj na policję, przecież przy Marszałkowskiej widziałam tysiące w kaskach, w szkle policji, a oni kamieniami. Także w pierwszym wieku oni logowali się, rzucając kamieniem w Magdalenę, a tutaj w XX wieku, XXI wiekach logują się, rzucając kamieniami w policji. I taka robota.